Całkiem niedawno oddane zostało do użytku, a teraz zadebiutowało w roli gospodarza dużej imprezy. Mowa oczywiście o trawiastym boisku w Zawadowie. To właśnie tu rozegrany został w minioną niedzielę piłkarski turniej o puchar przewodniczącej Rady Gminy Bełchatów Lucyny Masiarek. W zawodach wystartowało 9 zespołów, które podzielono na 3 grupy. Grano systemem każdy z każdym, tak aby wyłonić zwycięzców, którzy później mieli się spotkać w finałowej rozgrywce. W grupie A bezkonkurencyjny okazał się Zawadów, który pokonał Niedyszynę 7-1 oraz drugą drużynę z Dzieszulic 4-0. W grupie B najlepszym zespołem były Postękalice, pokonując Janów 5-0 oraz Kurnos 2-0. W grupie C z kolei zwyciężyły Zdzieszulice pierwsze, wygrywając z Wólką Łękawską 1-0 oraz Łękawą 3-1. Finałowa rozgrywka to także mecze systemem każdy z każdym. Od mocnego uderzenia zaczął Zawadów, który pokonał Postękalice 4-1. W drugim spotkaniu Zawadów wygrał ze Zdzieszulicami pierwszymi 2-0 i stało się jasne, że to gospodarze zwyciężą w całym turnieju. Pozostała jeszcze tylko jedna niewiadoma, to znaczy kto zdobędzie drugą lokatę. Postękalice były faworytem pojedynku ze Zdzieszulicami i nie zawiodły, bowiem wygrały 3-0. Nie myślałem, że zajmiemy pierwsze miejsce. Jestem naprawdę z moich chłopaków naprawdę zadowolony, że walczyli, pokazali swoje serce. Uważam, że na naszym boisku wygraliśmy pierwsze miejsce, to jest nasze są pierwsze zawody w ogóle u nas w Zawadowie. Finałowy mecz rozegraliście z drużyną z Postękalic. Było ciężko? Uważam, że było ciężko, zawsze było ciężko z Postękalicami. Darzymy ich dużą sympatię, naprawdę Postękalice są już takim starszym trochę drużyną, tam jest mało takich młodych ludzi. Znamy się już nie od dziś, już znamy się dużo lat, także wydaje mi się, że było ciężko, jak zawsze. Za to im dziękuję. Jest to turniej Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Bełchatów, który kończy w zasadzie zawody organizowane przez Urząd Gminy na powietrzu. To nie znaczy, że innych zawodów sportowych nie będzie. Trzeba podsumować, że to był dobry sezon. Zostaliśmy wicemistrzami województwa w piłce nożnej drużynie związkowych. Nasz zawodnik zdobył brązowy medal na ogólnopolskich zawodach centralnych LZS-u w piłce nożnej w Słubicach. Ale najważniejszą wartością jest to przede wszystkim, że utrzymaliśmy status quo drużyn. Mamy kilkanaście drużyn, które w każdym momencie mogą wystąpić w naszych turniejach. Korzystając jeszcze z okazji, jak powiedziałem, będziemy chcieli zaprosić wszystkich mieszkańców gminy Bełchatów na zimowe, halowe igrzyska, które odbędą się 25-26 w miejscowościach Kurnos oraz Łękawy. Wcześniej będziemy chcieli jeszcze siateczkę rozegrać kobiet i mężczyzn. Najlepsze zespoły otrzymały oczywiście medale, a puchar przewodniczącej Rady Gminy Bełchatów Lucyny Masiarek trafił w ręce piłkarzy z Zawadowa. Hurra! 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 Drodzy, pani przewodnicząca!